Szok i niedowierzanie. Zbigniew Boniek opuszcza kadrę, opuszcza reprezentację Polski. Będzie miało miejsce to już praktycznie na początku czerwca, ale o tym dlaczego, jakie są przesłanki, jakie są powody, powiem w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Zbigniew Boniek opuszcza reprezentację Polski. Jest to wiadomość oficjalna. 8 czerwca nie pojawi się na meczu Polski z Chile. Mecz ten będzie meczem towarzyskim, zostanie rozegrany w Poznaniu. Jest to absolutnie szokująca tak naprawdę informacja, że w tak kluczowym meczu zabraknie Zbigniewa Bońka, zwłaszcza przed Mundialem, przed Mistrzostwami Świata. Kibice tak naprawdę są zdziwieni tą decyzją prezesa PZPN-u. Okazuje się, że nie jest to przypadkowe, ponieważ Zbigniew Boniek mówi, że są rzeczy ważniejsze niż piłka nożna. I tutaj rzeczywiście Zbigniew Boniek wyjeżdża w tym czasie do Włoch, bo 8 czerwca będzie miał miejsce ślub jego najmłodszej córki Kamili. Po tym ślubie zaraz wraca do Polski, więc należy tu już od razu uspokoić praktycznie kibiców, bo już 10 czerwca, tak jak podaje Zbigniew Boniek, wraca do Polski, wraca do drużyny, dalej będzie ją dopingować, dalej będzie pracował nad dobrem tutaj kadry. Natomiast nie pojawi się na meczu w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej, na meczu Polska kontra Chile, bo w tym czasie będzie właśnie przygotowywał się do ślubu córki, tak, do ślubu córki we Włoszech. Jego córka bierze ślub z Włochem, czyli będzie to małżeństwo polsko-włoskie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!